To jest lokum, czyli rodzaj takiej tureckiej galaretki albo pianki. Bardzo słodkie, kolorowe, niesamowicie pięknie to wygląda. Sprzedawane przede wszystkim na bazarach, w restauracjach, w różnego rodzaju sklepach ze słodyczami. Występuje w różnych wariantach, dosłownie setkach rodzajów i tutaj naprawdę nie przesadzamy. My tu mamy kilkanaście, myślę, różnych. I owocowe, są też czekoladowe, orzechowe, pistacjowe, miętowe, wszystkie jednakowo słodkie. Jak to wszystko smakuje? Zazwyczaj gorzej jak wygląda. Skarpowa z pistacjami. Bliżej nieokreślony owoc. Czekolada, cytryna. Pudding ryżowy zapiekany w piekarniku z taką śliczną skorupką. Zobaczymy, jak smakuje. Słodziutkie. Ale trochę jak takie mleko, polskie mleko skondensowane w tubce, takie z krową. A skorupka. Jak słodki kozłów. Chociaż nie jestem szczególnym fanem tureckich słodyczy, bo są niesamowicie słodkie, no to będąc tutaj nie można nie spróbować jednego z nich, czyli baklawy. Tutaj mamy różne rodzaje baklawy. Jest to takie ciasto a la francuskie, w środku zmielony orzech, miód. Baklawa z pistacjami. Nawet nie jest aż tak bardzo słodka. Dobra. Spróbowałem każdej baklawy i wygrywa ta, czyli pistacjowa. Dostałam właśnie przed chwilką przepięknie podaną turecką kawę. Połowa to są fusy. Kawa jest niesamowicie mocna i stawia na nogi od razu. Baklawa to była tylko popierdółka, tylko przystaweczka. Teraz na talerzu mam coś znacznie ciekawszego. Mleczny deser zapiekany w piekarniku. A żeby było śmieszniej, w środku niego, przynajmniej tak wynika z opisu, znajdują się kawałki kurczaka. Bywało gorzej. Słodkie wióry z kurczaka zalane taką mleczną papką. Dobra. Naprawdę się smakuje. Jak kurczak z ananasem. Nie, nie jak kurczak z ananasem. Nie jest taki zły.